Tu na razie jest ściernisko, a już niebawem powstanie nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe, którego częścią będzie lądowisko dla dronów. Jako jedyni w kraju i nieliczni w Europie będziemy chcieli wykorzystać praktycznie drony w obsłudze obiektów wielkopowierzchniowych, nie tylko logistycznych, ale też produkcyjnych. Kamień węgielny w specjalnym pojemniku dostarczy dron 20 czerwca. Na 3,5 hektarowej działce kosztem 25 milionów złotych powstanie obiekt o powierzchni 20 tysięcy metrów kwadratowych. Zatrudnienie w centrum, które gotowe ma być w drugiej połowie 2018 roku, znajdzie początkowo 50, a docelowo 100 osób. W codziennych obowiązkach ludzi wspierać będą latający pomocnicy. W każdej pogodzie, w każdych warunkach atmosferycznych, w dzień i nocy drony będą uzupełniać ochronę fizyczną obiektu i będą nam po prostu zabezpieczać teren. Oprócz tego drony będą wykorzystane do misji inwentaryzacyjnych wewnątrz obiektu. Planujemy, aby te obie misje były robione na zasadzie misji automatycznych, to znaczy bez użycia operatora. Na początku maszyny będą wykorzystywane do obserwacji i ochrony terenu inwestycji, jednak docelowo mają zrewolucjonizować świat logistyki i nie tylko, bo plany są ambitne. W nieodległej przyszłości dron będzie mógł dostarczać paczki, na przykład do wysokich budynków, gdzie będzie cross-docking na balkonie. Dostarczenie insuliny dla chorego cukrzyka, misja dostarczania leków na autostradę, gdzie jest wypadek, misja gaśnicza nad lasem w precyzyjnym miejscu, odszukanie zagubionego zwierzęcia gdzieś w głębokiej trawie albo w bagnie, to jest jak najbardziej możliwe. Drony firma Litex testować będzie na terenie dawnego lotniska w Legnicy. Kiedy maszyny zawitają na nasze balkony? Pewnie szybciej niż nam się wydaje.